Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na krótki filmik, w którym wspólnie razem będziemy tworzyć dekoracje bożonarodzeniowe. Jeżeli się nie znamy, cześć, jestem Basia. Na moim kanale jest wiele różnych playlist, zaczynając od właśnie DIY, gotowania oraz uprawy wielu różnych roślin w ogrodzie warzywnym. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zapraszam na inne filmiki. Jest ich mnóstwo na kanale. Teraz już przechodzimy do tworzenia dzisiejszej dekoracji. Powiem Wam szczerze, że mam jakąś wizję w głowie, ale nie do końca jest ona sprecyzowana, więc sama jestem ciekawa, co wyjdzie na końcu. Chciałabym zrobić choinkę kolejną, ale tym razem taką choinkę, która będzie stworzona z kory. Myślę, żeby tą choinkę zrobić na pniu, więc postanowiłam wykorzystać do tego doniczkę. U mnie jest to zwykła doniczka P9. Na pewno wiele z Was ją zna. Jest to po prostu doniczka 9x9 cm. Jeżeli chcecie, to oczywiście możecie zrobić tą choinkę większą, mniejszą. Możecie nie używać w ogóle doniczki, zastąpić ją, nie wiem, słoikiem, jakimś lampionem, obojętnie czym. Możecie również robić jej tą choinkę bez podstawy, tak jak ja. Ja widzę to tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie na końcu. Jak widzicie, ja będę używać sobie gąbki florystycznej zielonej, ale również może być to ta zwykła, ta sucha gąbka, taka brązowa. Nie ma problemu. Tej gąbki dzisiaj nie będziemy moczyć specjalnie, ponieważ u mnie to będzie sucha, wysuszona kora, która będzie przyklejana właśnie do tej podstawy, tego takiego jakby stożka. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki stożek prowizoryczny. Myślę, że i tak później wszystko wyjdzie ładnie. Powiem Wam, że zastanawiam się, co właśnie z tego wszystkiego dzisiaj wyjdzie. Na kanale są naprawdę super inne filmiki, też z choinkami, dekoracjami na ścianę, więc zapraszam na tamte filmiki. Jest też wiele dekoracji właśnie z użyciem kory, takich bardziej rustykalnych, delikatnych, stonowanych. Dzisiaj też chciałabym coś takiego zrobić, ale zobaczymy, co wyjdzie. Więcej już nie gadam. W sumie spotkamy się na samym końcu filmiku, na podsumowaniu. Thank you.
końcowy. No, jest to kompozycja dość prosta w wykonaniu, szybka. Moja choinka jest już, tak jak na początku wspominałam, stworzona z kory. Tutaj podstawa to jest doniczka, która jest wypełniona kamieniami, po to, aby nie pofrunęła i lepiej się to w ogóle trzymało, było takie stabilne. Moją doniczkę okryłam sobie w tym przypadku zwykłą watą, ale również fajnym pomysłem myślę, że byłaby juta albo jakiś inny fajny materiał. Niestety akurat nie mam, zrobiłam z tego, czego mam. Mam tutaj dodatki srebrne i czerwone, oczywiście można zawsze zmienić dodatki, ogólnie stworzyć coś innego, ale oczywiście inspirując się moim pomysłem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. W tym odcinku to wszystko. Cześć!